Wydaje mi się, że w tekście o kośle ofiarnym jedna rzecz została przekroczona albo niezauważona. Mianowicie w społeczeństwach pierwotnych kozioł ofiarny albo wywodził się z marginesu byty, albo zostawał na tym marginesie i ani nie było możliwości negocjacji z nim, ani nie było możliwości obrony kozła. Żadna grupka nie stawiała się za nim. Otóż to, z czym my tu mamy do czynienia, to jest proces nieustannego powtarzania figury kozła, ponieważ nie wystarczy załatwić jednego brata czy drugiego brata. Póki co za nimi stoi i partia, i zaplecze, część społeczeństwa. Może być batacha, którą trzeba dożnąć. I myślę, że to, co Sikorski powiedział, to jest rzeczywiście zdawanie sobie sprawy, że wykończenie braci nie wystarczy. Że tę figurę sakralizacji, a potem budowania jedności, a potem znowu jej rozbijania, trzeba cały czas powtarzać, ponieważ tego się nie da zakończyć jedną figurą. To jest próba zamknięcia w getcie części społeczeństwa, i teraz wracam do tego, o czym pan Wawrzyniec mówił, w telewizji. Jeżeli nie można ich wszystkich zabić, to można im kazać zamilknąć. I to, co robią media, czy to, co robi cały ten układ na poziomie języka, to jest właśnie próba pokazania, że ta część stojąca za tym kozłem, która sama jest takim, albo powinna się takim kozłem stać, bo ona na nic więcej nie zasługuje, tej grupie odmawiamy ludzkich cech, ludzkiego partnerstwa. Tak jak jest w tekście, mówimy, to nie są nie tylko Polacy, to nie są też ludzie. Odmawiamy im człowieczeństwa. Ale nie kozłowi, czyli braciom, tylko całej części społecznej. Czyli Polacy, ta część układu, czy jak ją tam nazwiemy, ona próbuje wypisać ze swojej pseudo-wspólnoty, którą udaje, że tworzy, tylko na potrzeby reprodukcji własnej władzy, próbuje wypisać sporą część społeczną. Czyli to jest gra, cały czas niesłychanie ryzykowna, i nawiązuje do tego, o czym pan Wawrzyniec mówił, to jest gra, która sięga nie od kontynuacji władzy po własną tożsamość. To znaczy, każda próba tego, że ten kozioł się może nie udać, że ten kozioł podniesie głowę i powie, jak jest, prostymi wyrazami, na przykład jesteście zdrajcy, czy coś w tym rodzaju, ona za każdym razem legitymizacją tej, także wewnętrzną tej grupy władzy wstrząsa. To znaczy, że ta władza ma wszelką władzę, jak widzimy, ale ta władza jest fundowana na niczym, na pustce, na nicości. Także, o czym pan Wawrzyniec mówił, na niewierze, bo jeśli jest tak, i to już będę kończył, że, jak pisze pan Łuczewski, jeśli się wygania zło z tej sztucznej wspólnoty i to zło całe osadza się na tym koźle, czyli na tej grupie społecznej, to się także wygania szatana, wygania się zło z tej pseudo-wspólnoty. Mówię, my jesteśmy niewinni, my jesteśmy dobrzy. Ale jak wiemy, jak uczą nas filozofowie, wygonienie zła oznacza, że wyganiamy dobro. Ponieważ jeśli likwidujemy tę relację, jak nie ma zła, to nie ma dobra. To znaczy, że ten cały układ władzy jest z konieczności skazany na to, że będzie walczył z religią, będzie walczył z jej wartościami. No i tak pan Wrzyniec powiedział, Jezus jest dla nich wrogiem. A to bardzo jasno pokazuje, gdzie będziemy szli, jeśli ten konflikt będzie kontynuowany. A musi być kontynuowany, jeśli ten układ chce rządzić. Proszę pana.
Ja tylko powiem, że tak, ten tekst jest szalony, w ogóle ten numer, jak go przejrzałem, a ten tekst zdążyłem przeczytać i słyszeliśmy, to jest szalenie inspirujący intelektualnie. On mnie zainspirował do dwóch refleksji. Przede wszystkim, ja bym nieco inaczej sformułował to pojęcie dziki kraj. Ja bym powiedział zdziczały kraj. Zdziczały w takim sensie jak, nie wiem, Ruś, którą historycy nazwali Kijowską po najeździe tatarskim. Tak, że spustoszenie, zniszczenie wszystkiego i znowu mamy dzicz w miejscu, gdzie była cywilizacja. I to mi się wydaje, że rzeczywiście jest w jakiś sposób kluczem pozwalającym opisać, że katastrofa wojny, katastrofa 50 lat PRL-u w jakiś sposób ogromną przynajmniej część Polaków cofnęła do stanu pierwotności, jakkolwiek by to nazwać, i coś się tak dzieje właśnie na poziomie takich formuł opisanych w pierwotnych społeczeństwach, tak jak ta formuła kozła ofiarnego. Ale moim zdaniem jakby niezwykłość tej sytuacji polega na tym, że mamy z jednej strony społeczeństwo zdziczałe, czy kraj zdziczały, tak, ludzi sprowadzonych do, zepchniętych w krąg rodzinny najbliższy, w takie proste odruchy dżungli, takie trochę bronowickie, jak z chłopów Rejmonta, prawda, bo to jest ten rodzaj dżungli polski specyficzny. Ale z drugiej strony mamy też do czynienia z zupełnie nowoczesnym aparatem manipulacyjnym, który teraz na tym zdziczałym społeczeństwie pracuje. Ja przypominam to, jak byli bracia Wareccy i opowiadali o tych 7 punktach profesora Zimbardo, jak wywołać agresję, jak podjudzić, jak spowodować, że dobrzy ludzie robią podłe rzeczy. Prawda? Tam stworzenie podziału, stworzenie poczucia zagrożenia, stworzenie poczucia bezkarności, wejście autorytetów i tak dalej, te 7 punktów. To mam wrażenie, że tutaj mamy oczywiście do czynienia właśnie z realizacją tych zupełnie nowoczesnej, jakby powiedzieć, zupełnie nowoczesnej technologii manipulacji nałożonej na pewne odruchy pierwotne. Dlatego ten przykład z kozłem ofiarnym nie da się pokazać w sposób czysty. Ale on coś opisuje, ale jednocześnie mamy do czynienia z taką sytuacją, która nie wiem, czy się gdziekolwiek na świecie, szczerze mówiąc, zdarzyła. Bo w innych społeczeństwach postkolonialnych, że wrócę do swojego konika, czyli klucza mojej publicystyki, którą wielokrotnie powtarzam, bo mnie nikt na razie nie przekonał, że on jest złym kluczem, że istnieje wiele społeczeństw postkolonialnych, ale żadne nie istnieje w tak ważnym punkcie, czy może nie wiem, że ważnym, w tak gorącym punkcie świata, gdzie jest tyle napięć geopolitycznych, gdzie jest tyle interesów do załatwienia, w związku z czym nigdzie indziej na świecie nie poddano postkolonialnego społeczeństwa takim operacjom socjotechnicznym, jak to się zdarza. No bo mam wrażenie, że za tymi operacjami, poza jakimiś interesami miejscowymi, stoją jednak też interesy krajów ościennych. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy klucz, bardzo inspirujący klucz do zrozumienia tego, co się stało i tej, z tym, że ja osobiście przyznam, bardziej bym starał się szukać wyjaśnienia w tym, jak skutecznie zadziałała manipulacja nałożona na społeczeństwo zdziczałe, no i też dalej, jak w związku z tym może się to potoczyć, jakie mogą być reakcje, no i co mnie najbardziej interesuje, jak ta manipulacja się może nie udać, jeżeli manipulatorzy przedobrzą, co jest, mam nadzieję, cały czas możliwe. Ja mam jedno pytanie, zanim je zadam, może najpierw taką opowiem o swoim osobistym rozdarciu, bo wczoraj trafiło pismo w moje ręce i przeczytałam jako pierwszy właśnie esej Michała Łuczewskiego i po prostu doznałam szoku, bo się okazało, że ja pisząc książkę, którą już pracuję 2 lata, właściwie tymi samymi torami moja myśl podąża, ponieważ tylko to jest powieść, więc troszeczkę inna stylistyka, inna poetyka, ale ja również jestem girardystką i wszystkie książki Girarda dostępne w języku polskim znam. I najpierw jak gdyby doznałam takiego szoku, że Boże, to nie ja będę pierwsza, która o tym napisze, bo wprawdzie powieść skończyłam, ale jeszcze nie wydałam, a jak wiadomo, od ukończenia do wydania droga daleka. A potem bym się ucieszyłam, że to znaczy, że nie tylko ja,
tylko taki mądry esej już powstał i że inni też to widzą, że to jest... A to chcę jeszcze powiedzieć, może to będzie brzmiało jakoś dziwnie, ale Girard między innymi mówi, że on doszedł do tego, że dlaczego wspólnota nie widzi tego mechanizmu ofiarniczego, który się powtarza i że to dopiero od czasów chrześcijańskich, czyli od czasu, kiedy Chrystus odwołał jakby to wszystko i sam został ofiarą, że wtedy nie sposób jak gdyby rozszyfrować tego mechanizmu bez działania Ducha Świętego. Że nie można po prostu, że sama wspólnota, która podlega temu mechanizmowi mimetycznemu, powtarzania tych cykli mimetycznych cały czas, nie jest w stanie w ogóle tego zauważyć bez działania Ducha Świętego. I teraz pytanie do Michała Łuczewskiego jest takie. Czy ze względu na to, że René Girard jeszcze żyje i że poszukuje, jak gdyby on cały czas przykładów na swoje teorie, między innymi tam pisze o cudzie Apoloniusza Stiany i tak dalej, czy niedobrze byłoby, gdyby on dostał ten tekst, bo naprawdę to jest naprawdę rewelacyjny przykład, niestety na naszym żywym organizmie polskim przeprowadzony, ale przykład, który bardzo by było dobrze, gdyby on został przetłumaczony, ten esej, żeby właśnie zobaczył, że to się dzieje, że to istnieje teraz w społeczeństwach takich jak to. Ja chciałem coś doprostować. Ten układ władzy to nie jest żadna wspólnota. Wspólnota jest po drugiej, naszej stronie. Po tamtej stronie oni próbują budować formę, maskę wspólnoty właśnie dlatego, że nią nie są. I dlatego muszą odbierać wspólnotowość tej drugiej strony. A ponieważ jestem dużo głupszy od Ziemkiewicza, który zadeklarował głupotę swoją na początku też, to ja zadam głupie pytanie. Otóż jadąc autobusem z robotnikiem budującym Stadion Narodowy, słyszałem od niego, strasznie żałował, że się dwaj bliźniacy nie zabili w Smoleńsku. Potem przeczytałem tekst Wojciecha Młynarskiego, który zdawałoby się powinien być 15 pięter wyżej niż ten robotnik z tego stadionu. Pod tytułem Waza zbiła się Etruska, wina Tuska, gdzie z Tuska robi kozła ofiarnego. No więc proszę moich młodszych, mądrzejszych kolegów o wyjaśnienie. Na jakiej zasadzie spotyka się kretyn, po prostu bydle i idiota, coś tam betonujący, z człowiekiem, który kiedyś był no, idolem części Polaków z tą Niedzielą na Głównym, co się porobiło z częścią naszych elit, bo ja w tej głupocie trwam. Pomóżcie mi zrozumieć to. No nie to, że kretyn zmądrzał. Ale to, że jego uważają za wariata, to jest za mały tłumacz. Ja mam dwa... Chyba nie tłumaczę. Ja tekstów obu panów nie czytałem, w związku z powyższym, a jestem raczej drogowcem, w związku z czym będę się czepiał po prostu. Tam, gdzie z mojej perspektywy ja wiem, historyko-publicysty, te bardzo interesujące i rzeczywiście ożywcze koncepcje odstają moim zdaniem od rzeczywistości, a może nie odstają i to jest pytanie do obu panów. Więc Michale, to do ciebie, to jest ta jedność po śmierci kozła ofiarnego. Jeżeli przyłożymy to do faktów, to znaczy do, zwłaszcza po Smoleńsku, to ta jedność była od początku skłamana. Ponieważ osoby, które tej jedności domagały się, wysyłały dwojaki komunikat. Z jednej strony, pozwólcie nam, nie zawłaszczajcie żałoby, ona jest też nasza, my też mamy do niej prawo. Drugi komunikat, po kim wy płaczecie? Co on, przecież on był niewiele wart. To jest tak, jakby ktoś poszedł na pogrzeb, domagał się koniecznie, żeby go dopuścili do głosu, po to tylko, żeby powiedzieć, ludzie, przecież ten zmarły łajdak, pił wódkę, pił żonę i w ogóle nic.
Więc potem byli bardzo zdziwieni, że może żałobnicy nie byli zachwyceni taką przemową. Więc to jest jedno pytanie, czy jakby ta koncepcja to zakłada, czy uwzględnia ten fakt, że ta żałoba, zresztą, znaczy, że ta jedność jest skłamana, czy to jest jakby odstępstwo, czy to tak w tej teorii jest. Natomiast do pana, przepraszam, mam kwestię tej ilustracji. Pan tę ilustrację tutaj wzniósł na poziom filozoficzny jako pewien pomysł nie polityczny, ale pewnej wymiany elit, że teraz się wszystko okaże, kto był kim i tak dalej. Jeśli dobrze zrozumiałem, proszę mnie. Nie, to proszę w takim razie o ten, bo ja zrozumiałem, że, bo ja, nie, to ja powiem, co ja zrozumiałem, a proszę w takim razie powiedzieć, czy ja dobrze zrozumiałem. Mianowicie, bo ja mam wrażenie, że ta ilustracja, o której pan mówił, to jest ilustracja idealna, taka ilustracja przez duże L, o której być może, o której wielu ludzi marzy, a której mam wrażenie nigdy nie będzie. Nie tylko dlatego, że ktoś na nią nie pozwoli, tylko że po prostu ona jest nierealna. To znaczy taka ilustracja, kiedy wreszcie wszystko będzie wiadomo. Co więcej, bohaterowie, którzy tutaj dzisiaj się przewijają, bracia Kaczyńscy, wcale takiej ilustracji się nie domagali. Bardzo, ani jeden za życia, ani drugi obecnie żyjący. Byli pod tym względem, mam wrażenie, dużo bardziej pragmatyczni. Nie chodzi o to, że ta ilustracja, która odbyła się naprawdę, często, żeby nie było nieporozumień, ktoś miał wątpliwości, to jestem i uważam ją za oczywistość, nie to, że jestem zwolennikiem, uważam ją za oczywistość, ale bez nadziei, że ona cokolwiek wyjaśni. Ona raczej niestety zagmatwa ze względu na no, wszystko po kolei, stan zachowania, materiałów, a także na komplikacje rzeczywistości. To nie znaczy, że nie można odróżnić prawdy od kłamstwa i łajdactwa od uczciwości, ale mam wrażenie, że te nadzieje zwolenników takiej ilustracji przez duże L są niespełnialne. Nie będą spełnione i są niespełnialne. Że wreszcie wszystko się wyjaśni. Odróżnimy prawdę od kłamstwa, odróżnimy zło, ustalimy nową hierarchię. I ja mam wrażenie, że pan, o ile dobrze zrozumiałem, być może źle, proszę o sprostowanie, jeśli źle, że pan mówił o takiej ilustracji przez duże L, a nie o tej ilustracji, która kulawo, bo kulawo, ale jednak jakoś tam się toczy. Wydaje mi się, że to odbiega od modelu, który kozła ofiarnego, ponieważ w którymś momencie elita, sam górze elita, zdała sobie sprawę, że kozioł ofiarny staje się mordem założycielskim. I to było w momencie, dlatego ten protest sekularyzacji się nie udał, ponieważ zdali sobie sprawę, że martwy Kaczyński na Wawelu jest śmiertelnym zagrożeniem po wszechczasach. Że staje się mitem założycielskim neosolidarności czwartej Polski, jakby to jak nazwiemy czy nie. I to był moment, w którym sami skłócili ten proces sakralizacji, który zgodnie z tym, co Państwo powiedzieli, zaporządkowali. To jest jeden element. Drugi element, zgłoszony przez Pana, arcyciekawy, który częściowo kolega poruszył. Dlaczego to nas mówi? Ja też zadaję sobie to pytanie 30 razy dziennie, dlaczego Wojtek Młynarski, dlaczego Jacek Federowicz, że my tu widzimy ludzie, których ceniłem, kochałem, ba, ich dawnych kocham do tej pory, tamtych lat. Wydaje mi się, że to jest ogromna ilość problemów, która sprowadza się do jednej rzeczy. Jedna to jest pewna rzecz, którą wygrywa świetnie Milik, czyli to, co kiedyś użył w rozmowie z Jeźlickim, młody gnoje. Tworzenie pewnej wspólnoty ludzi, losów, zależności, pewnych uwikłań, których lepiej nie ruszać. Drugie, to co mówił Pan, śmiertelne zagrożenie hierarchii. Bo to nie chodzi o to, że każdy był donosicielem, czy każdy osobiście, ale jest w pewnej sieci układów. Wyjąć cegłę i cała ta konstrukcja zaczyna się walić. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję. Barbara Wyszek-Radziejowska. Mam sporo wątpliwości i proszę mi pozwolić być tutaj kobietą, czyli czymś mniej niż intelektualistą i czymś mniej niż filozofem. Nie jestem blondynką, proszę mi to wybaczyć, ale chętnie bym w tym momencie była. Po pierwsze, tak się składa, że jestem socjologiem wsi i nie należę do żadnej elity i mam tę świadomość, że rozmawiając z ludźmi, którzy są budowlańcami albo remontowali mi mieszkanie, mam głębokie poczucie, że wielu z nich mówi rzeczy zupełnie inne niż te, które usłyszałam i że
tak jak nie wszyscy po studiach piszący teksty muszą być młynarskim, tak nie wszyscy budowlanicy są dziczą. To pierwsza uwaga. Druga, jeśli chodzi o lustrację. Ja Państwa bardzo przepraszam, ale my w Polsce nie mamy procesu lustracyjnego obywateli. My mamy tylko mechanizm, który sprawdza mandat do pełnienia funkcji publicznej z powodu działalności opozycyjnej przez weryfikację informacji o to, kim się było. Bo ja mówię, jestem prymitywny człowiek i mam pełne poczucie, że być może na poziomie konstruktu symbolicznego kwestia donosiciela jest bardzo skomplikowana. Natomiast na poziomie osoby, która przeżyła lata 80., to mam poczucie zazdrości w stosunku do tych, którzy mogli być niebywale odważni, bo współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa, więc mogli sobie zapracować na taką pozycję w podziemiu, która im dawała dostęp do władzy, tak? Bo żeby mieć dostęp do władzy, trzeba było mieć jakieś powody, żeby tę władzę móc sprawować i niewątpliwie ta nowa elita po okrągłym stole, która się do struktur władzy czuła uprawnioną wejść, opowiadała o swojej i słusznie opozycyjnej działalności, więc jak się było współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, ja czytając na przykład te prace na temat nauki, dziennikarzy i artystów, takie są tomy wydane w Instytucie Pamięci Narodowej, no znam przypadek młodego człowieka, który 3 razy w porozumieniu ze Służbą Bezpieczeństwa składał w obecności profesora jakiegoś czy rektora Uniwersytetu Śląskiego kwiaty pod pomnikiem i go Służba Bezpieczeństwa na oczach tego profesora aresztowała, żeby mu wyrobić opozycyjną kartę, żeby on mógł się dostać do tego towarzystwa i być móc bezpośrednio donosić na tegoż właśnie profesora, ale trzeba go było spektakularnie aresztować. Więc ja bym powiedziała, że naprawdę nie demonizujmy, to była sytuacja, w której na poziomie filozofii tak, ja rozumiem, że to jest bardzo ciekawy typ wolności i niewolnictwa, ale na poziomie realnej rzeczywistości, w której przyszło mi żyć, to co my mamy z lustracji, to jest weryfikacja mandatu do bycia establishmentem władzy. I w związku z tym w jakimś tam wymiarze próbowaliśmy to zrobić i okazało się to bardzo trudne. Natomiast ja jestem etnografem z wykształcenia, nie socjologiem, więc jak słucham o społeczeństwach pierwotnych, to z trudem odgrzebuję, prawda, co z tamtych czasów studiowania profesor Pokropek mówił o bawidamkach towarzyskich, że to taki rodzaj absolwenta etnografii, który fascynuje piękne kobiety i nie tylko swoimi opowieściami o społeczeństwach pierwotnych, życie seksualne, dzieci, wymiana triobrialna. Tak, to pamiętam, to było rzeczywiście. Ja niestety nie mogłam być tym bawidankiem towarzyskim, bo to działało w tą drugą stronę. Ale wracając do etnografii. Otóż o ile dobrze pamiętam, te mechanizmy, które dotyczą społeczeństw pierwotnych, dotyczą społeczeństw, które dopiero budują wspólnoty i to w mikroskali, i dotyczą społeczeństw, które mają bardzo specyficzny sposób budowania struktur władzy. I kozioł ofiarny oraz mechanizm wspólnoty służy temu właśnie, żeby kapłan i wódz mógł być władzą we wspólnocie, którą się podtrzymuje w sytuacji kryzysu. Otóż przenoszenie tego dzisiaj na polskie społeczeństwo i mówienie o naszych problemach, także z tragedią smoleńską, tego typu językiem jest dla mnie przejawem, no dobrze powiem to, lęku elit przed analizą tego, co w Polsce się dzieje, językiem władzy, mechanizmów władzy, tworzenia się elit i tych wszystkich problemów, których polscy socjologowie się boją, bo to jest niebezpieczna socjologia, ta, która by analizowała kondycję polskiej demokracji, mechanizmy dochodzenia do posiadania władzy i tak dalej. Natomiast jest to bardzo polskie, ale moim zdaniem to, co w naszej tradycji jest infantylne, opowiadanie sobie tych naszych doświadczeń językiem symboli, poezji, to jest no właśnie takich etnologicznych
analogii do społeczeństw pierwotnych. Mnie też to porusza i ten tekst jest intelektualnie i literacko rewelacyjny, ale jest bezpieczny, ponieważ pozwala analizować to na poziomie emocji, na poziomie skojarzeń z takimi wydarzeniami, wobec których pozostajemy na poziomie emocji, podczas kiedy można by to wszystko, o czym pan Uczeski nam opowiedział, opowiedzieć językiem socjotechniki, co Rafał Zienkiewicz próbował, i walki o władzę, o utrzymanie tej władzy w sytuacji, w której powinno się ją stracić. Powinno się ją wedle mechanizmów demokratycznych po prostu stracić. A my jesteśmy ciągle jak dzieci, ponieważ boimy się dokonać tego kroku, w którym naród, wyłaniając swoją elitę, mówi jej: ty jesteś elitą, która sprawuje władzę. A sprawując władzę, czyli masz zdolność wpływania na innych, masz się z niej tłumaczyć, podlegać pewnym regułom, a my jako obywatele tą władzę kontrolujemy. Mam wrażenie, że na poziomie, to jest moja pretensja mniej do filozofów, bo oni nie mają takiego obowiązku, pretensja do socjologów, poza Zybertowiczem, tak, który tak czy inaczej próbuje tę kwestię poruszać. Polska socjologia jest chyba ma pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o paniczny lęk przed analizowaniem nie mentalności rolników, bo wiadomo, że ona jest fatalna, balast i w ogóle koszmar po prostu, ale mentalności elit, ludzi władzy, elit symbolicznych, czyli tych, które mają zdolność uważniania i unieważniania, które mają zdolność budowania narracji dominującej itd. My tego nie analizujemy, nad tym się nie zastanawiamy. Ja wiem, Polak lubi o sobie myśleć w kategoriach wielkich symboli, a ja bym chciała, żebyśmy potrafili panować nad strukturami, w których wyłania się władzę, która odpowiada przed nami i naszą wspólnotą za to, jak nasze społeczne, gospodarcze, moralne i tak dalej rzeczy się toczą. Dwa głosy. Kozła ofiarnego tu i teraz w kategoriach pewnego podmiotu zbiorowego. To jest część społeczeństwa. Ja tylko chciałem dopowiedzieć na przykładzie rozmowy, którą wczoraj prowadziłem z kolegą, który jest z jednego z średniej wielkości miasteczek podwarszawskich, i pytając go o cenę sytuacji, on mówiąc o tamtejszych strukturach PiS-u powiedział parokrotnie, mocno podkreślając: Zwasalizowali się. Chodzi o to, że część osób ustawianych w roli kozła ofiarnego tą rolę przyjęło. Skapitulowało, nie ma żadnych oczekiwań poza jednym wejściem w jakieś lokalne układy, tylko po to, żeby nie dać się do końca wyeliminować. Zachować posadkę, zachować stanowisko, jakiś lokalny układ. Więc dopełniając to, też mamy do czynienia, myślę, z takim zjawiskiem. Ja myślę, że zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo, kiedy zaczynamy się traktować strasznie serio pewien model, nakładać go na pewną rzeczywistość. I on oczywiście nas ponosi zawsze, kiedy jest taki fascynujący model, ale to jest tak później, my tą formujemy rzeczywistość naszą, tak lepimy ją pod kątem tego modelu, bo tak naprawdę w jakim sensie Kaczyńscy byli kozłem ofiarnym? No w tym sensie, że byli reprezentantami, zresztą to już było mówione, pewnej zbiorowości, ba, pewnej wspólnoty. Więc kto jest kozłem ofiarnym? Kozłem ofiarnym okazuje się wspólnota polska, wspólnota jako taka również, bo my nie widzieliśmy tego jeszcze, a to warto by te wydarzenia opisać w trochę szerszym europejskim kształcie. Dlaczego wspólnota polska? Mówię tak w telegraficznym skrócie. No przypomnijmy sobie, jak wygląda ta oficjalna polityka historyczna, której podobno nie ma, która istnieje od razu, od 89 roku, to jest polityka, można powiedzieć, taka pedagogika wstydu. My mamy się właściwie wstydzić swojej tożsamości i ją przekroczyć. Oczywiście jest tam jakieś parę elementów takich, które chcemy zachować, coś tam, prawda, jakiś folklor. Trzymamy się tego, ale naprawdę nasza tożsamość to jest coś, co jest balastem.
coś, co jest stąd na przykład bardzo interesujące w ogóle nie odwołanie się, to, że w tej chwili następuje odwołanie, próby zrozumienia, uświadomienia sobie tego, czym był ruch Solidarność. On został zakwalifikowany na początku III RP jako ruch związkowy, który przekraczy, właściwie on przeszkadza. Nam przeszkadza w marszu do Europy, w roztopieniu się w Europie, a więc pozbyciu się naszych tożsamości, właściwie przeszkadza nasza tożsamość, przeszkadza nam ta wspólnota. I teraz ta wspólnota, to okazuje się, że kozłem ofiarnym jest ta wspólnota i ta wspólnota jest rzeczywiście czymś szczególnym. Bo ja nie wiem, czy gdzie w jakimś innym kraju w Europie znajdziemy pismo, które się nazwałoby pismem apokaliptycznym, no nie wiem, odpowiednik 44, ja nie wiem, czy tam nie znam na tyle literatury innych krajów, żeby wymyślić takie hasło jak Mickiewiczowskie 44 w jakimś innym kraju, a trudno mi sobie, ja na pewno bym się jakieś podobieństwa kiedyś tam znalazłem, ale nie widzę żadnych takich analogów. Więc rzeczywiście ta Polska jest tym specyficznym skandalem we współczesnej Europie. I to, co się działo pod krzyżem, to zdziczenie, no to był jednocześnie taki przyspieszony kurs emancypacji. Myśmy się emancypowali z tradycji, emancypowaliśmy się z powagi, emancypowaliśmy się z tych wszystkich tożsamości, które, prawda, nas wiążą. Czy mamy się od tego uwolnić? Bo wspólnota jako taka jest już pętająca, jest zamykająca, mamy uwolnić się jako wolne indywidua, prawda, zgodnie z tą współczesną kulturą. To jest oczywiście presja tej kultury. I oczywiście jest tak, że te nasze elity, te nasze takie skażone PRL-em elity, które mają ten grzech pierworodny, to nie chodzi o to, że wszyscy byli agentami, nie chodzi o to, że wszyscy byli draniami, nawet nie chodzi o to, że wszyscy byli durniami, bo wcale tak nie było. Ale wszyscy oni musieli dokonywać, przechodząc tą, osiągając pewną te swoje miejsce w hierarchii, musieli dokonywać rozmaitych kompromisów. I te kompromisy gdzieś tam siedzą. I te przynależność do tej wspólnoty, to jest ciekawe, że się odrodziła po upadku komunizmu, prawda? Czy zbuntowane dwie grupy, które z sobą walczyły, nagle się z sobą połączyły. Tutaj Marcin Gorski bardzo słusznie o tym mówił. I w związku z tym tak, więc ja się tak trochę boję naciągania pewnego modelu, bo to jest trochę szczególna sytuacja. I jeszcze bym powiedział o tym na przykład problem kapłana Żyrardowskiego, dlaczego to jest błazen, no przecież to mamy klasykę polską, no przypomnijmy sobie esej Leszka Kołakowskiego i to jest typ myślenia dla Polski, typowa nie tylko dla Polski, to jest obawa przed tym mocnym myśleniem, które podobno zawsze ma być źródłem totalitaryzmu. Musimy się wyrzec mocnego myślenia, więc musimy się wyrzec w ogóle postawy kapłańskiej, ergo błazen staje się kapłanem, bo błazen wyznacza te miary, błazen będzie tą osobą, która będzie w tej chwili tworzyła tą nową rzeczywistość i prowadziła. No i mamy takiego błazna w tej chwili w Sejmie, w tej chwili to stanowisko odmienić. A Józek mi mówi, że już czas skończyć, więc na tym skończę. Dziękuję. To drugi. Boję się, że znowu Wawrzyniec będzie miał ostatnie słowo i znowu właśnie wyjdzie jak filozof. Ale będzie druga tura. Przeciwko socjologowi. Jest niesłychana ilość pytań, które Państwo zadali. To może rozpocznę od tego najprzyjemniejszego i później przejdę do tego najmniej przyjemnego. Czy jest tekst tłumaczony? To jest przyjemne pytanie. On już został przetłumaczony, więc chociaż Żyrard rzeczywiście już jest w takiej formie, że już pewno nie przeczyta tego, ale napisał ostatnio swoją książkę o apokalipsie, więc można powiedzieć, że no od początków kultury do końców kultury zatoczył takie piękne koło. A teraz to najmniej przyjemne pytanie, czy jestem bawidankiem etnograficznym? No nie no, tak to zrozumiałem. Moja żona nie chce, żebym pisał już więcej takich tekstów, bo odciągają mnie od poważnych wyzwań rodzinnych i że zamiast siedzieć po nocach, powinien się zajmować rodziną, więc to nie przysparza mi niestety chwały w rodzinie. A mówiąc serio o tej polskiej socjologii, to jedna odpowiedź jest taka. Kiedy powstał naród? Kiedy powstało państwo? Kiedy powstał kapitalizm? Można powiedzieć, że to są takie bąble na morzu religii. Tak? Na początku była religia. Na początku
na początku było chrześcijaństwo, na początku było pogaństwo i teraz można patrzeć na kapitalizm, na państwo, na każdy z tych współczesnych wynalazków jako efekty, które są zakorzenione w tym, co jest bardziej pierwotne. Więc to, że nie analizujemy w sposób taki instytucjonalny państwa, to wcale nie musi być mankamentem. Przeciwnie, te wszystkie elementy, o których pani mówi, to Zybertowicz może, i według mnie doskonale by to pasowało, może wkomponować taką bardziej ogólną narrację. Czyli te dwie, za przeproszeniem, narracje chyba powinien powiedzieć. Te dwa sposoby opisu rzeczywistości, one się w ogóle ze sobą nie wykluczają, przy czym ja wolę ten taki bardziej drążący w stronę fundamentu, czyli właśnie, żeby patrzeć na to, gdzie się pojawia religia, gdzie się pojawia Chrystus, gdzie się pojawia pogaństwo, gdzie się pojawia kozioł ofiarny, gdzie się pojawia niewinna ofiara. A teraz, w jaki sposób to robimy, za jakie pieniądze i tak dalej, to można powiedzieć, że to są już efekty, które tego procesu, który jest bardziej pierwotny. Ja z kolei powiem o polskich socjologach, że właśnie oni mają kłopot taki, że nie czytają poezji, nie czytają symboli, że nie ma żadnego socjologa, który by na przykład opisywał konflikt na krakowskim przedmieściu o krzyż, bo socjologowie nie traktują krzyża tak, jak przed chwilą traktował Wawrzyniec, krzyż jako symbol, który daje do myślenia, który sprawia, że to my musimy zmieniać swoje myślenie, żeby go pojąć, tylko traktują krzyż jako epifenomen czegoś ważniejszego, tak? Czyli na przykład, tak jak to robi Palikot, będą to polscy socjologowie też to powtarzali, że to jest znak polityczny. Nie będą się zastanawiali, jaki jest jego prawdziwy znak, tylko będą go sprowadzali do tego, co jest bardziej pierwotne, a dla polskich socjologów jest zawsze bardziej pierwotny konflikt polityczny. Moje podejście, przynajmniej w tym wypadku, tak jest, że jakbyśmy zrobili, to pani Barbara kręci głową, ale możemy się założyć, jeśli byśmy zrobili na Karowej test między socjologami, czego symbolem jest krzyż, to by powiedzieli, że to jest po prostu symbol polityczny. Nie mówiliby, że to jest symbol, który odnosi się do transcendencji. Ponieważ jest symbolem walki o władzę, a oni walczą o władzę.